Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w malowniczej Toskanii Kociewskiej, we wsi Bochlin na Kujawach i Pomorzu. To właśnie tu swoje miejsce na ziemi stworzyli Sara i Arkadiusz Pstrąg. Arek jako śpiewak operowy spędził wiele lat w Wenecji. Właśnie tam poznał Włoszkę Sarę. Przyjechał pokazać jej ojczysty kraj, po czym postanowili w nim pozostać. I tak przenieśli się z ziemi włoskiej do Polski. Tworzą pełną temperamentu rodzinę, której przyświeca idea slow life. Prowadzą tu eko-agroturystykę, która z pewnością wyróżnia się na tle innych. Można tu spotkać nie tylko konie czy kury, ale także osły. Każdy turysta może tu skorzystać z onoterapii, czyli terapii z pomocą osła. Jest tu także możliwość przejścia szkolenia na licencjonowanego przewodnika osłów. To są kantary. Jeden zielony dla ciebie, bo ma zielony uwiąz. Trzymaj, a ten daj mi, bo jest czarny. I idziemy podbijać osi świat. Osły chodzą wolno, ale ciągle do przodu. O, o już nas wołają. Hej, hej, chłopaki, idziemy do was. Arek zachęcił Marysię, by wzięła udział w przyspieszonym kursie. Ochoczo przyjmując wyzwanie, przekonała się, że zgodnie z powiedzeniem osły bywają nieco uparte i takim też trzeba przy nich się stać. Tak. Cześć! Idziemy do was, tak. Cześć! Idziemy na spacerek, chłopaki. Cześć. Tu są chłopaki. Tata, czyli Charlie, taki jak ja, facet, osioł całego stada, bohater. Samiec alfa. Samiec alfa i oczywiście jego dzieci. Mama z tyłu, bo ona broni całego stada, ale ten jest najlepszy, to jest właśnie Charlie. On uwielbia takie głaskanie, zresztą sama spróbuj, jak to jest, pogłaskać osła, być przy ośle. Cześć. No, poczuliśmy miętę do siebie. Każdy szanujący się osioł lubi pieszczoty. Jakie są w ogóle osły? Czy rzeczywiście są uparte? No ba, uparte. Osły bardziej niż uparte są spokojne, są stoickie. Są, one wiedzą, czego chcą, więc jak ja bym się mógł powiedzieć, czuję się osłem, to czuję się, że wiem, czego chcę. A jak wyglądają relacje osiołków w takiej oślej rodzinie? No tak jak powinny wyglądać w zdrowej rodzinie. Jest tata i mama, oni rządzą stadem, dysponują dziećmi, co mają robić, czego nie robić. One ich uczą dokładnie tych relacji społecznych, one uczą, jak się zachowywać. Też wartości oczywiście, ale generalnie to zawsze samica, klacz rządzi stadem. A powiedz mi, też to tak wygląda, że są, zawierają się tu pewne ośle przyjaźnie? Oj tak. W ogóle osły to takie ciekawe zwierzęta, bo one tak naprawdę kochają na całe życie. Mamy takich dwóch osłów, które teraz są na wakacjach nad morzem. Przyjaciele od zawsze i chyba na zawsze. Kiedy zabieramy jednego na jakiś spacer, to drugi cały czas ryczy i go nawołuje. Zabieramy ich dwóch, to spokój, oni są zawsze razem. Do siebie się bardzo przywiązują, tak jak zresztą my ludzie, prawda? Są piękne zwierzęta, mają bardzo szlachetną naturę. A do tego są bardzo czyste, bo one, żeby się wyczyścić, to się turlają w czystym piachu, w ten sposób pozbywają się starej sierści zimowej. Oddają mocz tylko w jednym miejscu. Czyściutkie. Czyściutkie, tak. One dbają o taką ogólną higienę. To jest kantar. Z włoskiego kantare, czyli śpiewać. Więc wkładasz go przez pysk, tak, doskonale. Pociągasz lekko do góry. Przekładasz przez lewe, prawe ucho. Tak, skadrodne. Tak. Jedno, no daj, łóżko daj. Drugie. I tu jest taka sprzączka, którą trzeba zapiąć, dokładnie. No, chodź, chodź. No. On chyba cię polubił. Polubiłeś mnie, Charlie? Tak. Zaraz. Tak. To się podpina z kolei z dołu, tutaj w tym miejscu, na dolnym pierścieniu. Chodź, Charlie, chodź. Jak on się wyrelaksował przy tobie. Widać, że masz dobry wpływ na zwierzęta. Zobaczymy, czy będzie chciał ze mną iść. No. Zobacz, kiedy one relaksują się, mają tą wargę bardzo miękką. Ona jest teraz, to jest całkowicie wyrelaksowany. Jest prawie śpiący. Gdybyśmy tak go trochę pomidziali dłużej, to by przymknął jedno, drugie oko. No i byśmy się zrobili sobie siestę, co? To jest piękny ośli świat. To jest świat spokojny. Świat prawie baśniowy. Chyba dlatego tak lubimy osły, bo nas wprowadzają w taki baśniowy, bajkowy świat, gdzie wszystko jest możliwe. Marysia ochoczo wyruszyła w drogę, jednak tylko ona. Chłopaki, kto idzie?
No dobra, niech będzie Lola w takim razie. Dzięki Lola, że wyszłaś z szeregu. Dzięki bardzo, więc pójdziemy na spacer. Ja też zakładam kantar, ale ja wziąłem czerwony. Podpinam i gotowa. Lola, szefowa całego stada. Ona jest tutaj szefem. To co, chłopaki? To jest jej syn, Martino Fernando. No i cała reszta. To słuchaj, idziemy na wschód, na Wisłę. Dobrze, to idziemy. No to chodźcie. Idziemy, chodźcie. Andiamo, ragazzi. O-o. Andiamo, andiamo. No, osły mają to w sobie, że muszą wpierw zrozumieć ciebie, dokąd ty chcesz iść. Wiesz wiele o osłach, bo jesteś jednym z niewielu w Polsce przewodników osłów. Na czym to polega? Tak, no być przewodnikiem osła to właśnie iść z osłem w jego świat, albo wprowadzać osły w nasz świat ludzki. Ponieważ robimy takie szkolenia, ABC i przewodnik osła, właśnie dla ludzi, którzy mają zwierzęta, żeby z tymi zwierzętami mogli się jak najlepiej pokazywać w szkołach, w przedszkolach, robić rajdy, wyprawy piesze. To jest to, co teraz robimy. Zabieramy osły i idziemy w las. Opowiadamy o naturze. Więc być przewodnikiem osła to wprowadzać go w nasz ludzki świat. Charlie! Tak jest, świetnie to zrobiłaś. Chodź. I nakreśl swój kierunek. Jak Charlie nie chce iść, to co mam? Charlie. A, no tak, no, osioł jest niby uparty, tak? Ale pokażmy, że ty jesteś bardziej uparta niż on. Charlie. Patrz, jakie zainteresowanie. No chodź, Charlie. Ciągnij, ciągnij. Śmiało, śmiało. Chodź, chodź. Chodź, kochany. Chodź, pokaż mi swoje włości, chodź. No chodź. Chodź. Charlie, nie rób scen. No chodź. No pokaż, że współpracujemy. No pokaż. Tak. No chodź, chodź. O tak. No. No, zmieniłeś zdanie? Chodź. Prowadź. Na szczęście kryzys zażegnany. Trasa wydaje się już prosta. Jednak za chwilę pojawia się problem. Na spacer z Marysią i Arkiem, oprócz Loli i Charliego, chce wyruszyć całe stado osłów. Zrobimy tak, że wyjdziemy tylko Charlie, Lola, ty i ja. Nie wiem, jak to zrobimy, bo ja wszyscy też nie chcą wiem. Iść. Wszyscy chcą iść na spacer. No nie upieraj się, Charlie. Daj, daj, daj. Charlie. A ty no nie, chodź, ty nie. Brawo. Doskonale, wow. Chodź. No to jednego mamy już wzięty. 1-0. To zamykamy. Chodź, Charlie, tam też będzie trawka, chodź. Praca z osem to jest praca nad sobą. Trzeba go przekonywać chodź. Cały czas. A zobacz, co ja mam. Co ja mam, zobacz. Pociągnij trochę mocniej, jak możesz, tak? Tak. Chodź, Charlie, pokaż, chodź. Co potrafisz. Chodź. Bo osły, oczywiście one próbują. Chodź, proszę. Pokażesz. Swoją moc. Idziemy. No, o, jak już idzie, to idzie. Doskonale. Jest i teraz sukces. Trzymaj głowę do góry, tak. I wyjdziemy na sam szczyt Oślej Górki. Świetnie to nam idzie. Chodź. A cała rodzina będzie nam towarzyszyć, oczywiście. Kolejna przeszkoda pokonana. Czas ruszyć na pastwisko. I tu znowu niespodzianka. Takiego zielonego talerza w postaci łąki pełnej zielonych smakowitości osły przecież nie odpuszczą. Chodź, Marysiu. Teraz trzymaj trochę właśnie ja bliżej. Ja pójdę gorzej z osłem. Chodź, chodź, chodź. Chodź, zobacz, tam trawka rośnie, chodź. Szybciutko. Mm-hmm. Jaka koniczynka będzie. Zobacz tutaj. Zobacz tu, co mam. Nie, tam nie. Osioł właśnie wprowadza taki klimat serdecznej powolności, bo ten slow life na tym trochę polega, że powoli, powoli, wszystko w swoim czasie, wszystko się da, powoli. To jest nasza Ośla Górka, stąd rozpościera się widok na nasze piękne kociewie. Wreszcie przyszedł czas na chwilę odpoczynku. Hopa! Charlie, no zobacz, widzisz? Jest sposób na osła. Czy to jest twój wymarzony kadr? Tadam! Tadam, mamy, patrz. Niespodziewanie Lola zdecydowała o zmianach na planie zdjęciowym. Nie w takich warunkach się jednak rozmawiało. Dla mnie być tutaj, to być bohaterem takiej opowieści półnaturalistycznej. My lubimy, żeby wokół było dużo życia, więc posadziliśmy ten żywopłot 11 lat temu.
Dzisiaj on jest naprawdę duży. Jak słychać, w nim jest dużo ptaków, dużo owadów. Jak z synem tam chodzimy penetrować, gdzie ty mnie ciągniesz, dziewczę moje? Patrz, właśnie chodzimy tam z naszymi dziećmi zwiedzać, co tam się dzieje. To tam jest życia, tak jak żywopłot zresztą mówi, żywy płot, czyli tam jest dużo życia. Lola, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale pięknie. Trochę weszłaś w kadr. No ja też chcę być gwiazdą tego... Hello! O, jeszcze ogonem po twarzy dostanę. Tak, trochę osunę, żeby się nas pokazała. Tutaj jesteśmy. Tak. No hej. Co prawda... Chcę ci powiedzieć, że masz parcie na szkło. Chodź. Chodź, trochę daj nam tutaj. No pięknie, pokaż się, to jest z boku, tak, żebyśmy my mogli się pokazać. Jak to się stało, że znaleźliście się w tym miejscu? Bo oczywiście to jest region, województwo kujawsko-pomorskie, stąd pochodzisz, ale zdradźmy tajemnicę. Kiedyś byłeś śpiewakiem operowym. Tak, kiedy byłem śpiewakiem operowym, to mieszkałem w Wenecji. To były piękne czasy. Tam, gdzie dużo gondoli, dużo kultury i tak dalej. Ale wszystkim można się przejeść. I to jest ciekawe, kiedy moja żona pokazała mi świat wiejski, ten klimat wiejski, jakoś się zapasjonowałem do takiego życia organicznego. I powiem szczerze, odkąd tu jesteśmy na wsi polskiej, to czuję się doskonale. Powiedzmy, jak powstała Toskania Kociewska, bo twoja żona jest Włoszką, poznałeś ją we Włoszech. Tak. Przyjechaliście tutaj do Polski na wakacje. Jak to się stało, że tutaj zostaliście, że tutaj budujecie swoje życie dalej? Słuchaj, myśmy bardzo chcieli mieć dzieci. To było nasze marzenie od lat. Jakoś nam to nie wychodziło we Włoszech, a przyjechaliśmy do Polski na wakacje, na 2 miesiące. I po pierwszym miesiącu okazuje się, że coś jest na rzeczy. Idziemy do ginekologa, sprawdza, jest potwierdzona ciąża, no więc my radość taka, no aż do nieba. No ale lekarz mówi, musimy poczekać, bo to jest takim, byliśmy nie młodzi. Żeby tą ciążę donosić, trzeba było spokojnie slow life zacząć robić. I faktycznie zostaliśmy tutaj w Polsce na do końca ciąży. Hej! Tam musi być dobra trawa. Widzisz? Tam musi być bardzo dobra trawa, ale ja ciebie nie puszczę, patrz. Chodź Lola do nas, chodź. No i zostaliśmy w Polsce, Edek się urodził w Polsce, no i potem od razu Sara zaszła w drugą ciążę i urodziła się Arianna. No i pomyśleliśmy sobie, okej, to jest nasz świat, to jest nasze miejsce na ziemi, tu chcemy być. No i potem zaczęliśmy gdybać, co tu robić w Polsce. A Sara jest weterynarzem. No właśnie, jest moim prywatnym lekarzem i dlatego nie choruje. Tak, Sara jest weterynarzem, mam to szczęście. No i mieliśmy zwierzęta, którymi trzeba było się opiekować. One też na szczęście nie chorują, ale chcieliśmy coś pokazać o tych zwierzętach, więc zaczęliśmy wychodzić do szkół i przedszkoli z różnymi programami edukacyjnymi. Właściwie tutaj znaleźliście w Polsce po latach miejsce na ziemi, no i historia twojego życia zatoczyła takie koło, bo wyjechałeś stąd i potem niespodziewanie dla siebie robisz karierę, ale nie śpiewaka operowego. Tak, ale pana na włościach, tak, gospodarza można powiedzieć. Tak. I powiem ci naprawdę szczerze, lubię to robić. Tu jest miejsce z klimatem i z pasją, bym powiedział. W ogóle te dźwięki wsi, wiesz, kiedy nasi goście nam mówią, słyszą koguty, właściwie po raz pierwszy w życiu niektórzy słyszą koguta. Niektórzy po raz pierwszy w życiu utrzymają jajko, które jest jeszcze ciepłe. No, są to takie rzeczy bardzo proste, banalne wręcz. To Ryszard śpiewa. Ryszard to jest inny śpiewak operowy koguci. Bardzo lubi śpiewać. Kiedy zacznie jeden, śpiewa też drugi, prawda? Właściwie piać, chociaż ja wolę mówić śpiewa. I one nas budzą wszystkich o 4:30, nas i naszych gości oczywiście. I jeszcze nie było nikogo, kto by powiedział, że mi koguty przeszkadzają. Jest to jednak muzyka wsi. Wyobrażałeś sobie kiedyś, że właśnie tak ułoży się twoje życie, że zamieszkasz na wsi, że będziesz miał takie cudowne niebo nad głową, taką łąkę? W życiu, kiedy mieszkałem w Wenecji, czy potem w Nowym Jorku, dla mnie to były moje marzenia. Duże miasto, dużo stymulacji, dużo ciekawych rzeczy, akcja, sensacja, rewelacja, ciągle coś musiało dziać. I gdy ktoś mi powiedział, że będę mieszkać na wsi, powiedziałbym, postukaj się w głowę, to nie dla mnie, wszystko, ale nie wieś. A na wsi w Polsce, to już w ogóle, to nie był mój świat.
Hej Lola, jesteś piękna. Także tego. My jeszcze tu jesteśmy cały czas. Kontynuując. Jesteśmy na innym piętrze teraz. No jak widzicie, życie na wsi ma swoje życie po prostu, ma swoje prawa. Trzeba się dostosować do panujących warunków. Tak, wieś przede wszystkim. Pozdrawiamy spod brzucha osła. Pod koniec rozmowy Arek miał niespodziewany test na szybką reakcję, który zdał na 5 z plusem. No takie nagranie, gdzie nasze osły gadają. Zobaczymy, czy zareagują na to teraz. Reagują na zarzuty, tak. Osły najedzone, Marysia z Arkiem zadowoleni. Kurs na przewodnika osła, choć z małymi perypetiami, zaliczony. Czas wracać do gospodarstwa. Stado osłów przywitało ich tłumnie. No chodź, Lolusia. Zobacz, jaką dobrą trawę ci przyniosłem. Chciałbyś, a ja ci nie dam. O, może mocny. I po trawie. Słuchaj, czy Sara wie, że praktykujesz takie rzeczy? Bo nie wiem, czy by potem chciała się z tobą całować po no takim tak. czymś. Ale wtedy mam bardzo eko-oddech. Zasada carpe diem jest w tym miejscu wcielana w życie. Spokój w sercu oznacza slow life w najlepszym wydaniu. Co poczułaś, jak przyjechałaś do Polski, że tutaj może się dobrze żyć, że jest tu pięknie? No tak, bardzo mi się spodobała poczucie wolności. Jest dużo przestrzeń, dużo lasów i zawsze marzyłam, żeby żyć, bo ja mieszkałam w Wenecji, w mieście. To było trochę tak, wyglądało zupełnie inaczej. To jest takie marzenie, żeby być bardziej w kontakcie z naturą. I to się... No i też z jednej strony spełniasz swoje marzenia, z drugiej strony też możesz tutaj pracować, bo jesteś weterynarzem. Tak, jestem weterynarzem. Tutaj mamy dużo zwierząt, czyli jest co robić. Masz co robić. Jak się dowiedzieliśmy, wiele osób przyjeżdża do Toskanii Kociewskiej tylko na chwilę, na kilka dni, a zostaje na dłużej. Życie pisze nam w końcu bardzo zaskakujące scenariusze, a najważniejsze to przecież podążanie drogą do szczęścia. Ruszamy w dalszą drogę. Odwiedzamy Mazowsze, a konkretnie tereny Grójecczyzny, które wiosną zachwycają jabłoniami w pełnym rozkwicie. To właśnie stąd pochodzą jabłka grójeckie, marka z historią. Ich historia rozpoczęła się ponad 500 lat temu, a sam owoc ma iście królewski rodowód. Początki powstawania na tych ziemiach największego sadu Europy datuje się od panowania królowej Bony, która słynęła z zamiłowania do ogrodnictwa, w tym również sadownictwa. W 1545 roku otrzymała duże połacie ziemi w powiecie grójeckim, o które później dbała, ustanawiając liczne przywileje dla posiadaczy ogrodów. Przez kolejne stulecia, za dekretem Zygmunta II Augusta, jabłka z okolic Grójca lądowały na królewskim stole. Obecnie na terenie Grójecczyzny uprawia się intensywne sady karłowe, które dostarczają około 40% krajowej produkcji jabłek, a intensywność upraw w niektórych gminach sięga nawet do 70%. Czym się charakteryzują jabłka grójeckie? Przez ten specyficzny mikroklimat możemy powiedzieć, że mają ponadprzeciętne wybarwienie. A co się z tym wiąże, z tym lepszym wybarwieniem, również lepszą zawartość składników odżywczych, tak? Także ponieważ właśnie to tuż pod skórką znajdują się te najcenniejsze składniki jabłek. Także im lepiej wybarwiony owoc, tym jest jego lepsza zdrowotność, smakowitość i tym podobne. Zalety jabłek grójeckich wynikają nie tylko z umiejętności miejscowych sadowników, na które składa się doświadczenie dziesiątek pokoleń ich poprzedników, ale także z panujących w regionie grójeckim wyjątkowych warunków glebowo-klimatycznych. Ze względu na panujący tu wyjątkowy mikroklimat, owoce charakteryzują się średnio o 5% wyższą kwasowością niż u jabłek tej samej odmiany pochodzących z innych regionów oraz wyraźnym rumieńcem, wynikającym z wyższej zawartości barwników pod skórką, antocyjanów i karotenoidów.
panuje tutaj specyficzny mikroklimat, który służy uprawie jabłek? Chodzi tutaj przede wszystkim o różnice temperatur, amplitudy temperatur, jakie występują w okresie przedzbiorczym, kiedy to w ciągu dnia temperatury sięgają niekiedy 20 paru stopni, a nocą potrafią spaść nawet do zera. I to powoduje lepsze wybarwianie się owoców, przez co owoce są bardziej kolorowe, a zarazem smaczniejsze i atrakcyjniejsze dla oka konsumenta. Pod koniec 2011 roku jabłka grójeckie zostały wpisane do unijnego rejestru jako chronione oznaczenie geograficzne. Ochroną objęto ponad 40 odmian, w tym Gala, Gloster i Daret, Lobo czy Ligol, uprawianych na ściśle wyznaczonym obszarze. W województwie mazowieckim jest to 21 gmin, a w łódzkim 5. Jabłka grójeckie mają unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Co to oznacza dla konsumenta? Dla konsumenta jest to swojego rodzaju gwarancja, że konsument kupuje po pierwsze owoce konkretnie z tego regionu tutaj, z Grójecczyzny. Po drugie, że owoce są konkretnej jakości, czyli jest to w naszym przypadku, sami sobie jako producenci wyznaczyliśmy, że to mają być owoce klasy ekstra lub pierwszej, oraz że te owoce spełniają konkretne parametry, czyli jędrność, smakowitość, można tak to powiedzieć, odpowiednie wybarwienie. Także klient ma prawo żądać od nas konkretnej jakości owoców. Od kilkunastu lat pracujecie Państwo na markę Jabłko Grójeckie. Jak ta marka się rozwinęła przez lata? Początki były trudne, jak to myślę, że z każdym produktem, jeśli się go wprowadza na rynek. Tutaj z jabłkami grójeckimi było tak, że nie wprowadzaliśmy, bo jabłka grójeckie były obecne od zarania, można powiedzieć, dziejów w tym regionie. Natomiast trzeba było mnóstwo włożyć pracy marketingowej, takiego nowoczesnego marketingu, tak? Bo każdy kojarzył rejon Grójecczyzny z jabłkami grójeckimi, natomiast musieliśmy włożyć ogrom pracy, żeby jabłka grójeckie kojarzyły się z jabłkami bardzo wysokiej jakości. Gdzie teraz polskie jabłka, można powiedzieć, płyną? Bo nie tylko w Polsce można je kupić, ale także poza granicami kraju. Coraz więcej rynków się otwiera. Jest to dosyć mozolna praca. Poszukujemy nowych rynków zbytu i są to głównie kraje arabskie. Tutaj mowa o Bliskim Wschodzie. Ale również i dalej eksportujemy. Eksportujemy do Kazachstanu, eksportujemy do Indii. Były próby eksportu do Chin. Unia Europejska przyjęła serię rozporządzeń, które otaczają szczególną ochroną producentów, często drobnych, wytwarzających właśnie taką żywność, której szczególne cechy związane są ze środowiskiem, w którym powstaje, i z tradycją. W celu wyróżnienia tych wyjątkowych produktów stworzono właśnie europejski system oznaczeń. Jego głównym zadaniem jest, po pierwsze, informowanie konsumentów, że trzymają w ręku produkt wysokiej jakości, a po drugie, ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami wypuszczającymi na rynek podróbki. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Nie, w tamtą stronę nie, Charlie, tu. Ej, zostaw. Pół odcinka będzie o tym, jak Marysia za tym wchodzi. Wdepnięcie w kupę osła też przynosi szczęście? Najwięcej szczęścia. Wdepnięcie w kupę konia to jest szczęście, a w kupę osła to jest duża kupa szczęścia.